Podobnie jak w 360 innych miastach Polski, także w Kielcach, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowano bieg w celu upamiętnienia tych niezłomnych, którzy o wolność ojczyzny walczyli jeszcze długo po zakończeniu II wojny światowej, przez wiele lat zapomniani, dziś obdarzeni kultem, na jaki zasługują. W ten sposób tak naprawdę oficjalnie inaugurujemy rok biegowy, można powiedzieć, jeżeli chodzi o duże uliczne biegi w naszym mieście, 10 km i 1963 metry, dwie trasy. Fajne wydarzenie przede wszystkim pod względem biegowym, ale też fajne wydarzenie mające na celu upamiętnić tych wszystkich, którzy w jakiś sposób zapisali się w naszej historii. Kielecki bieg tropem wilczym podzielony został na dwie części. Pierwszą, w której uczestnicy mieli do pokonania 1963 metry oraz główną liczącą długość 10 km. Trasa tego biegu jest jedną z trudniejszych tras tutaj w Kielcach, bo jest duży podbieg pod Sienkiewicza, jest później Żeromskiego, jest ulica Zgody. Zmieniliśmy ostatnie 2 kilometry, żeby uatrakcyjnić ten bieg, czyli dobiegamy aż do 9 wieków Kielc. 2 razy biegniemy przez rynek. No i kończymy tutaj w parku, zarówno ten długi bieg, jak i krótki. Myślę, że trasa bardzo atrakcyjna, ale też trudna, bo Kielce to stolica Gór Świętokrzyskich, czyli nie jest płasko. Na starcie zameldowało się prawie 1000 osób, które chciały w ten sposób oddać cześć żołnierzom wyklętym, ale także sprawdzić swoje możliwości. Bardzo fajna formuła tak naprawdę organizacji wspominania takich ludzi. Proszę zobaczyć dookoła, ilu biegaczy tak naprawdę. Są to biegacze, którzy biegają regularnie, są to osoby, które co jakiś czas po prostu się ruszają. Zrzeszamy tutaj w tym momencie tak naprawdę wszystkich. Od młodszych dookoła, gdzieś chłopczych, gdzieś tam po starsze osoby. Niektórzy poza uczczeniem pamięci o żołnierzach wyklętych mieli także inną motywację do udziału w biegu i to mimo kontuzji. Biegniemy w dobrym celu. Ja wspieram oddział onkologii dziecięcej i każdy kilometr zamieniamy na złotówkę. Jako pierwszy linię mety przekroczył Damian Noga. Za nim na podium plasowali się Tomasz Biskupski i Michał Bąk. Wśród kobiet najszybciej trasę pokonała Aleksandra Śnioch. Na dystansie 1963 metrów najlepszy był Jakub Pączkowski. Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów pamiątkowe medale i koszulki z wizerunkami żołnierzy niezłomnych.